Sprawdźmy, o co chodzi z tymi górami. Witajcie, Livia, przywitaj się po góralsku. Przyjechaliśmy do Zakopanego na krótkie wakacje, krótki urlop. Jesteśmy od wczoraj, przedwczoraj i dopiero chyba pierwszy raz włączyłam kamerę. Zaraz ruszamy na basen, mieliśmy nie mieć pogody, a jest rewelacja, 26 stopni. Zaraz tu pokażę mężulka. Synu, nagrywają nas! My tam na dół, na basen. Janek cały czas, basen, mamo, basen, basen, już na śniadaniu nie mógł wytrzymać. A mnie jakoś niekoniecznie kręcą teraz baseny. Ale piękne widoki tutaj mamy, naprawdę rewelacja. Powiem wam, że pierwszy raz jestem zakopana jako kobieta, bo byłam kiedyś jako dziecko. I zawsze chciałam tutaj wrócić, a teraz jak tutaj jesteśmy już od 2 dni, to powiem wam, że to jest chyba po domu, to jest drugie miejsce na ziemi, gdzie mogłabym mieszkać. Jednak góry, nie morze, tylko góry. Chcesz się trochę pokąpać? Już wiesz. Ty już wiesz. A ja zapomniałem. No to sobie przypomnij, Jasiu. Ania, na basen chcemy iść. Ja też bym chciała iść na basen. Ja chyba jeszcze zostanę na chwilę, bo Livia śpi, więc dojdę do was. Tam można chyba wózkiem wjechać. A teraz szukam atrakcji. Na dwór. Tak, tylko w hotelu basen. Tak, zjedziemy sobie tylko windą. Słuchajcie, zamawiam rzeczy, żeby Janek się nie nudził po powrocie do domu. Wakacje są długie, no a my raczej najwięcej czasu spędzamy na dworze, więc kombinuję jak tylko mogę, żeby ten czas był jak najfajniejszy. I co, chcę kupić hulajnogę dla Janka, bo ma taką niebieską, ale za małą. I kilka rzeczy generalnie, żeby było na sportowo, ruchowo, nie ma siedzenia w domu. Więc mi się ta podoba. Słuchajcie, jest teraz taka opcja na Empiku, zaraz wam to pokażę. Mam te hulajnogi, mi się podoba akurat ta, ale nie chciałam wam mówić w sumie o hulajnodze, tylko o Empik Premium. Teraz, jeżeli sobie aktywujecie właśnie Empik Premium, to możecie przez 60 dni korzystać z tego za darmo, no i oczywiście też z darmowej dostawy. Dobra, mamy hulajnogę, mamy skakanki. Grzesiek, co jeszcze cię tak kojarzy? Co mi się kojarzy? A może ciebie proce. Trochę w ruch wprawić? Proce kupię jakąś. Nie, kupię jeszcze paletki, lotkę i ciebie wprawimy w ruch. Skakankę. Słuchajcie, my już jesteśmy w domu. Tak jak myślałam, paczki zdążyły przyjść. Pogoda dopisuje, więc będziemy się dzisiaj bawić na dworze. Livka sobie śpi, więc mama ma czas dla kogo? Dla ciebie. Otwieramy? Ja myślę, że tutaj będzie potrzebny nam tato do pomocy. Zawołaj go. Tato! Głośno. Tato! Mam nadzieję, że ta hulajnoga będzie na Janka dobra, bo w sumie ona tak wyglądała jak dla starszych dzieci. Przez to, że jeździ dużo na rowerku biegowym, to ma bardzo dobrą równowagę. Myślę, że to bardziej dla mnie i dla Grześka. W sumie zapomniałam, że to zamówiłam, ale właśnie z myślą o nas, żebyśmy też się trochę poruszali. Ta-dam! I jeszcze tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne. Będzie potrzebny nam tato. Z białym kołem. Zobacz. Białe koło tutaj jest w środku. Mi się podoba, a tobie? Ona będzie biała. Biała będzie.
Wow! Janek, kto pierwszy jedzie? Ty czy mama? Na hulajnodze? No to dawaj, idziemy. Czekaj, ja przetestuję. Nie, tato za dużo waży. Tylko powoli. Bo zobacz, że ona ma tylko dwa kółka, a nie trzy. Umiesz na takie jeździć? Wow! Super! Jakiś hotel, sieciówka. Lepiej taki domek. Fajny klimat, nie? Całkiem inaczej. Ania, no egzamin na rolnika zdałaś? Iść tam panu przy prasie, pomóż. Dobra. Bo coś tam ten walczy. Masz rękawice? Następnym razem nie przyjedziemy do dużego miasta. Zakwale to nie takie duże, ale po prostu tutaj cisza, spokój, taki domek można sobie wynająć. No. Myślę, że tutaj naprawdę można odpocząć, w ogóle wtedy się niczym nie przejmować, w czym na śniadanie i tak dalej, tylko natura. Przywitaj się, powiedz coś fajnego dla miłych gości. Słucham cię. Zobacz, bo kameruję cię, dawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Co byście ode mnie chcieli? Powiedz tak. To byście co ode mnie chcieli? Co się tak patrzycie na mnie? Janek, a może tutaj wybudujemy dom? Chciałbyś tutaj? Ale wiesz, że tu jest trawa. No to nic, że trawa. Przyjedzie kopara i zrobi robotę. Chodź tutaj. Chodź, zobaczysz, co tu jeszcze mamy. Janek, zobacz. Wow. Później, jak wyjdzie słońce, chociaż jest ciepło, będziemy robić bitwę na balony, balony z wodą. Janek, wiesz, co to jest? To jest mamy wspomnienie z dzieciństwa. To jest skakanka. I patrzcie, jakie ładne, takie pieseczki, takie słodkie. Chcesz spróbować? To się tak przeskakuje, zobacz, można też tak jedną nogą tu do przodu i tak. Nóżki muszą przeskakiwać do przodu. Chcesz spróbować? No i do przodu i przeskoczyć musisz. Za plecy zarzuć z tyłu. O! No i teraz tak złap za rączki i do przodu, żeby to przeskoczyło. Trudne zadanie. O, super! I tak musisz przerzucać. Do przodu, nóżki i do tyłu. Widziałeś? Ale fajna zabawa, mimo że się nie udaje. Ty masz swoją paletkę i też tak rób. Trzymaj. Weź sobie tutaj połóż i tak odbijaj. Proszę bardzo. Grzesiek, ale kondycja? Słaba. Wstyd.
Livia zaczęła nam siedzieć i od kiedy siedzi w łóżeczku, to jesteśmy po prostu pełni podziwu dla tej panienki, bo ona potrafi 40 minut w ogóle nas nie potrzebować. Siedzi w łóżeczku, ma tam powkładane różne zabawki i bawi się, a teraz już jest zmęczona, więc bierzemy wózek i ruszamy w stronę basenu. A ja mam tu ważną informację. Przyjechaliśmy z dziadkami, są Grześka rodzice i moja mama z mężem, więc mamy mega pomoc przy dzieciach. Co dwie babcie to? Co dwie babcie to nie jedna mama i tato. Więc idziemy po babcie, a druga babcia z dziadkiem będą. Ja bym te dwie babcie wszędzie zabierał ze sobą, naprawdę. Ja też, naprawdę. Co mówisz, udała, że mam śliczną się, rodzinkę? Udała ci się. Patrz, jakie masz piękne dzieci. No. Zdrowe. Jasiu. Jak motyle. Podoba ci się? Fajnie? Tak. Ty latasz. Ale wysoko jesteśmy. Ale wysoko jesteśmy. Tam w niebie. Tam na samą górę. Na górę podjeżdżam. Jasiu, powiedz tacie, gdzie my przyjechaliśmy? Nie wiem. Na Gubałówce jesteśmy. Na Gubałówce jesteśmy. Powiedzmy to babci. Której babci? Babci Ceni i babci Ewy. Co jej powiemy? Wybiegliśmy na wyciągu. Powiemy, idźcie też, było fajnie. Kupimy im bilety, żeby poszli? Ten domek jest z takim. Maskuza była takie blanki. Co jeszcze, Jasiu, znalazłeś? Klepki. Ciekawego. Klepki kupimy? No, jak znalazł. Na przedstawienia do szkoły później się przyda. Grzesiek, w drugą stronę, w tą pierwszą się jechało lepiej bez tego pięknego widoku w dół. Dlaczego? Nie wiem. Właśnie teraz to jest fajny widok, zobacz. Patrz, cała panorama. Jasiu, powiedz cześć. Cześć. My sobie jedziemy teraz wyciągiem. My sobie teraz jedziemy wyciągiem. I wcale się nie boimy. I wcale się nie boimy. Odważny jesteś, naprawdę. Ja jestem odważny. Jestem rolnikiem. Jesteś odważnym rolnikiem, tak. My tego nie kazaliśmy powiedzieć Jankowi, żeby nie było. To już było. Wszyscy tu jesteśmy rolnikami, bo Ania zdała kurs niedawno. Ja już jestem od wielu lat, natomiast Jasiu mianował się właśnie rolnikiem. Faktycznie. Ej, Juhasie! Ej, Uralu! Barany wypasasz?